Yo! Jest czwartek, 26 sierpnia, godzina 10:35. Jadę na próby z Eweliną Lisowską, a potem sobota, niedziela gramy dwa koncerty. Sobotę gramy w Warszawie, a niedzielę gramy w miejscowości Ryki. To jest gdzieś chyba w okolicach Lublina. Wyjeżdżam na próby, jadę w okolice Wrocławia, ponieważ stamtąd jest zespół Ewelina, a przy okazji spędzę fajny czas z chłopakami, bo są to po prostu moi przyjaciele. W ogóle cały zespół to jest generalnie super ekipa. Więc generalnie jak to wygląda z pozycji bębniarza zawodowego grającego na takim pułapie? Taka wycieczka, nie? W zasadzie. Tak więc walizka, taka mała, kurde podręczna. Same takie rzeczy, no oczywiście rolka do ciuchów, kosmetyczka i upchałem po prostu wszystko, tak więc generalnie widzicie, nawet bluzę mam zawiniętą, kurde, w rolkę, bo więcej się rzeczy wtedy mieści. Kąpielówki, Batman to oczywiście piżama. No i pad, ale tego pada chyba schowam do werbla, bo ta torba będzie trochę ważna, bo sam ten pad jest kawałek drewna, tak więc on jest troszeczkę ciężkawy. No i klapki, no i oczywiście zapas bielizny i tak dalej. No i do tego jeszcze dochodzi plecak. I do tego plecaka wejdzie komputer, wejdzie oczywiście ta kamera, na którą teraz nagrywam, i ładowarki, powerbanki i tak dalej. Tu jakiś notatnik, ewentualnie jakaś książka, ale ostatnio doszedłem do wniosku, że nie biorę na razie żadnych książek, bo brałem zwykle ze sobą dwie i potem przeczytałem jeden rozdział i oczywiście potem zasnąłem przy tym, tak więc... Oczywiście już jestem pośniadany i tak dalej, rodzina z domu już wyszła. Moja narzeczona z synem musieli wyjść szybciej, tak więc ja jestem ogarnięty. Tak więc mam jeszcze chwilkę dla siebie, ale właśnie wykorzystam tą chwilkę na to, że przyrządzę sobie macze. No tak więc gdyby się ktoś z Was zastanawiał, co to jest takie te ohydne zielone niedobre, to jest matcha, to jest japońska herbata zielona. I polecam sobie po prostu poczytać o tym, ponieważ jest to 1000% zdrowia. Nie, ja jestem ogólnie gadżeciarzem, jak to mawia moja narzeczona. Zawsze się akurat składa tak, że gdy wychodzę z chaty z torbą, to zawsze trzeba wyrzucić śmieci. To nie wszystko z mojego bagażu, ponieważ jeszcze ze sobą, z racji tego, że jadę na próbę, to zabieram ze sobą podstawowe rzeczy, takie jak blachy, stopę, werbel, no i pałki. Tak więc musiałem jeszcze podejść do swojego samochodu, żeby to wszystko wyciągnąć, bo zaraz przyjeżdża po mnie Bolt, taksóweczka. Talerze. Gram na talerzach Sabian, ale to jest case z Zildiana. Werbel, case na pałki i stopa. Tak więc jak widzicie, pomimo tego, że niby był to mały bagaż, to tak czy tak jestem załadowany. Tak więc to biorę na ramię, to biorę też na ramię, to biorę do drugiej ręki i no i tą rękę, na której będę miał te rzeczy na ramieniu, to będę miał wolną, żeby pchać lub ciągnąć tą torbę. I oczywiście mam też na sobie plecak, nie? A buty wziąłem jedne, bo tak czy tak oczywiście nie widać, jakie mam buty, gdy gram, więc to jest jakby egal. Dobra, sprawdźmy w takim razie, gdzie jest ten Bolt. Okej. Okay. Taksówka generalnie podwozi mnie w miejsce, gdzie wsiadam w BlaBlaCara. Kierowcą będzie pan Valerian. Jakiś pan, który jest koło 60. No i generalnie jestem dogadany z nim, w którym miejscu na trasie mnie wysadzi i stamtąd już odbiorą mnie chłopaki z zespołu, właśnie Johnson i Michał. Johnson gitarzysta i Michał basista. Zaraz zaczną się pytania, a czym się zajmujesz i tak dalej, aha, a da się z tego wyżyć, aha, a fajna jest ta lisowska, normalna, czy ten, no tak więc ja generalnie zwykle staram się jakby nie mówić, czym się zajmuję, no ale jak już wbijasz właśnie z takim bagażem i mówisz, że to jest werbel, to są talerze, bo czasami się ktoś pyta, nie? Ktoś się mnie kiedyś zapytał, czy jestem fotografem, albo słyszałem, że na przykład ktoś kiedyś myślał, że niosę koło zapasowe ze sobą, nie? Bo miałem werbel powieszony tutaj na ramieniu, tak więc... Bono.
Bono? Bono to jest wokalista YouTube, nie? A, to coś pomyliłem. Nie mam głowy, do nazwy nie zapamiętam. A prosić troszeczkę radiej kość ciszy, bo tutaj jest tak głośno. O, nie słyszałem, co pomylił właśnie. Ringo? Nie, Ringo to z Beatlesów, to nie, nie. Z tych lat 90. On już nie żyje, gdzieś się prze... się zamyka. Ale w ogóle przecież przedwczoraj zmarł Bob Dylan ze Stonesów. Charlie Watts, nie? Watts. Dobra, wylądowałem. Jestem na McDonaldzie przy trasie i za chwilę chłopaki po mnie będą. Całą drogę w ogóle montowałem kolejny film na mój kanał na YouTubie. I mega szybko w ogóle ta podróż zleciała. Praktycznie tak, jeden przystanek na stacji. Zajebiste jest to, zawsze jak ktoś widzi, że stoję i gadam do aparatu, to zawsze ma takie... W ogóle to są niestety minusy właśnie BlaBlaCara, że czasami wsiadasz do kogoś, kto ma na przykład całą drogę odpalone radio. ZK czy RMF i tak dalej, wiadomo, nie? Co tam leci. I najgorsze są, słuchajcie, te reklamy, nie? Już teraz kumacie, że ten pan jechał ze mną całą drogę właśnie z tak dość głośno odpalonym tym radiem. Pojechał dalej i nie wiem gdzie on idzie, chyba gdzieś w ogóle jeszcze za Wrocław i dalej będzie miał to radio włączone, nie? Jak słuchajcie, po prostu nienawidzę tego, nienawidzę telewizji, nienawidzę reklam. Tak więc chłopaki generalnie zaraz mnie zawijają i jedziemy od razu do sali prób, potem przyjeżdża Ewelina i przegrywamy w ogóle to wszystko. Pepsi Cola. Co śpiewałeś? Cześć. Nie, ja się wstydzę. Teraz nie. Właśnie zamawiamy. Jesteśmy na McDrive. No właśnie minusy kurde tych tras są takie, że obyś nie wiem jak kombinował, to i tak czy tak zjedziesz na złote łuki. Cześć, co chcesz? Cześć! Co chcesz? Burger maestro, ale bez mięska. Bez mięsa? A bez mięsa zamówienie? Tak, bardzo proszę burgera maestro, ale bez mięsa. Klasycznego? Klasycznego? A jaki jest nieklasyczny? Tak, klasycznego. Nie, no maestro, nie, maestro cheese. Maestro cheese, proszę, ale bez mięsa. Dobrze, to się... No, jesteśmy w sali prób. Fajnie. Fajna salka. Tak więc jest taki set. Tak więc ja podmieniam swoje blachy, swój werbel, swoją stopę. Tutaj są statywy pod blachy. Hejka, sklejka. Cześć. Trochę ciasta. Pa. Faworki. Makaronella. Jest gwóźdź programu z nami. Hej, yo. Teraz zaczynamy próbę.
harczyć. Harczyć. Harczy, ty masz takie filmowe, nie? Głośniczki tutaj. Filmowe. Filmowe? Mhm. Aż mi filmowe odebrało. Nie, bez sensu, nie? Ebbe. Zjedzmy coś. Ej, zobaczcie sobie tą porcję, nie? Tam jest ten refren. Gęby. Piątek. Jesteśmy u Johnsona, gitarzysty w chacie. Na wsi. Tak jest godzina. Ktoś wierci. Jest godzina 14. I nic się nie dzieje tutaj. Tutaj nawet Google Maps w ogóle nie dojechało. Fuck up mam w ogóle, bo zepsuła mi się maszynka do werbla. I to w taki dramatyczny ogólnie sposób. W moim oczywiście głównym werblu, na szczęście mam backup. Mam taki werbel Dixona 14x6,5. To jest sygnatura Greg Bisonet. Stalowy werbel. No i właśnie zaraz wam pokażę, co się stało, bo na co dzień gram na Ludwigu właśnie suprafoniku z 74 roku, tak więc to jest ten stary, dobry właśnie suprafonik. No i właśnie maszynkę już wymieniałem wcześniej, ale nigdy wcześniej nie stało mi się coś takiego właśnie jak z tą maszynką. Mój ukochany, zmieniałem w nim obręcz, ponieważ ta oryginalna też tutaj w ogóle popękała jakby przy śrubach, nie? No, tak więc generalnie to jest mój główny werbel i bardzo dużo rzeczy na nim nagrałem i wiele koncertów zagrałem. Używam szerokich sprężyn. No i oczywiście pewnie każdemu wymiarzowi znana sytuacja to. I generalnie radzę to obciąć czym prędzej, a nie zwlekać tyle co ja. I tu jest właśnie pies pogrzebany, nie? Widzisz to? Tak więc będę zmuszony jutro właśnie wybrać się do sklepu perkusyjnego i dokupić właśnie taką maszynkę. Nie ma oczywiście zamiennika, więc kwestia jakby rozstawu tych śrub, nie? Które po prostu mocujesz na korpusie, więc fajnie. Troszeczkę jak fuck up z samochodem, nie? Wyrąbało się coś takiego, że po prostu albo będziesz to odwlekał, albo załatwisz to po prostu od razu, jeśli oczywiście możesz. W ogóle luźniejszy dzień dzisiaj. Wczoraj próba poszła spoko, byliśmy sobie właśnie zjeść i tak dalej, spędziliśmy fajny czas. No i akcja jest właśnie taka, że potem przyjeżdża bus, pakujemy się wszyscy do busa i jedziemy na noc do Wawy, bo jednak mamy próbę o 8 rano w sobotę, tak więc prześpimy się już w hotelu i rano będziemy już gotowi, zwarci. Chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem czy wiecie, ale utrzymuję regularny kontakt z Tomaszem Jacykowem i Ewą Mingele. I dzisiaj do mnie Tomek dzwonił i powiedział, że jestem najlepiej ubranym człowiekiem w całym wszechświecie. Oskar został blogerem. Yeah. Tak. Tak, Kacper, to jestem ciekawa, co ty tam zmontujesz jeszcze... tego. Dobra, poprawić? Tak. Która jest godzina? 10 za 12:10. Za 12:10 wieczorem. Wieczorem. A no, wedle życzenia. Jest godzina 2:30, dojechaliśmy do Warszawy. Wcześniej wysadziliśmy tutaj zespół właśnie w hotelu i pojechaliśmy z Alkiem jeszcze do mojej sali, ponieważ musiałem zabrać właśnie hardware, dywan podbębny, stołek, werbel właśnie zapasowy. O 8 musimy być na scenie, tak więc nie położymy się 10 po trzeciej. Co zrobić?
całą drogę montowałem film, już mam praktycznie cały gotowy, jeszcze tylko muszę usprawnić kwestię dźwiękową. Jutrzejsza próba będzie na tak zwanej... niewyspaniu. Na niewyspaniu po prostu. Na rezerwie. Pewnie rano będzie zimno. Normalnie, no życzę muzyka w trasie, boże. Byłeś kiedyś wyspany w trasie? Nie. O. Powiem ci, że przez ten rok przerwy... Ja tylko spałem za kierownicą. Przez ten rok przerwy naprawdę powiem wam, że miałem pierwsze takie lato od kilku lat, gdzie byłem wyspany i nie przeleciało tak szybko jak wszystkie inne poprzednie lata, bo zwykle to wyglądało tak, że zaczynałem do busa w maju, wsiadałem do busa w maju, wysiadałem we wrześniu, nie? I było po prostu tak, wiesz, że jak już zagrałem całą tą trasę, no to nagle już było, wiesz, o 17 ciemno i do widzenia, koniec, nie? To jest też ogólnie fajny paradoks, nie? Mieszkam w Warszawie, ale śpię w hotelu w ogóle w Warszawie, nie? To też fajnie. Moja narzeczona jest w trasie, ja jestem w trasie. Podbawiasz kartę do pokoju? Oczywiście. No, czekałam na mnie. Tak, pan Podolski, proszę. Kto ze śniadaniem nie zwleka, ten w kolejce nie czeka. Proszę, nie stoi jak na rowery. Nie musisz mnie trzymać tutaj, że wejdę sam z wodą i z walizką. O, jakie ładne łóżko małżeńskie. Cudownie. To winko, we dwójkę i zdrówko, kochanie. I ta noga od tego stołu. Chrupki maczugi, znacie? Dobra. Ogarniamy się i idziemy spać, nie? Mm. 7:40. Zjedliśmy śniadanie. Spaliśmy krótko. Zabijamy się do busa i idziemy pod scenę na próbę. Ten rajd ma jakby taki... Dymiara na próbie to jest zajebista sprawa. Na co dzień w ogóle używam tego kluczyka z firmy Evans. Używam go tylko dlatego, że mam po prostu magnes tutaj na dole. I nie spadnie po prostu z kluczyka, nawet jeżeli go, że tak powiem, przypnę do śruby od spodu. No i jest duży, tak więc nie ma sytuacji takiej na zasadzie typu... Gdzie jest kluczyk? Bo często tak jest, nie? Uwaga, uderzam w werbel. Może ktoś tą dymiarę zgasić? Teraz powiem wam, jakiego używam stołka. Tak więc stołek jest z polskiej firmy Akmus. Jest generalnie mega stabilny. Nie jest jakoś super mięciutki, ale bardzo dobrze się sprawdza. I nie jest w ogóle drogi, bo ja wiem, że stołki potrafią kosztować na przykład kurde, prawie tysiaka, nie? No i w zasadzie tutaj jest tylko w zasadzie emblemat jakiejś tam znanej marki i to już czyni cię czasami niby zawodowcem, ale to tak naprawdę sprawa jest tutaj tylko w głowie. A kiedyś była taka sytuacja, że zginęła mi ta góra w ogóle od stołka i siedziałem na czterech takich dużych wiadrach, na których gramy właśnie z Bucket Guys i okazało się, że to jest idealna wysokość i dałem radę, tak więc generalnie potem dograłem tak do końca trasy, bo stwierdziłem, że nie ma sensu kupować stołka, bo te wiadra są równie stabilne. Wszyscy bębniarze wiedzą, że największą zmorą jest właśnie to, gdy ta góra się kolebie, nie? Gdy nie ma takiej po prostu takiego
Nie wiem, gdy nie ma takiej równowagi, po prostu to jest to strasznie uciążliwe na dłuższą metę, zwłaszcza gdy grasz dość ekspresyjnie, nie? I się wychylasz, wyginasz za tymi bębnami, tak więc istotne jest właśnie to, żeby stołek był stabilny. Te bębny to jest amerykańska firma SJC, SJC inaczej. Tutaj mam mikser, cały mój odsłuch. Tutaj jest urządzenie, z którego wypuszczamy właśnie tak zwane lupy, czyli podkłady typu sub, bass, ewentualnie jakieś synty czy też perkaszyny. I z tego też leci metronom, tak więc wszyscy gramy w ogóle na metronomie, łącznie z Eweliną. Bardzo generalnie proste urządzenie w obsłudze, polecam, nazywa się Cinematic Audio. W zasadzie wsadzacie tylko pendrive i nie ma tutaj zbytniej opcji do jakiegoś, kurczę, kombinowania. Jak na przykład macie backup, czyli macie drugie takie urządzenie, to po prostu jak się coś, tak powiem, wysypie, to po prostu przekładacie takie urządzenie, przepinacie pendrive'a, z tyłu są oczywiście wyjścia jackowe i spoko. Oprócz tego, że odsłuch mam też na słuchawkach, tutaj się do niego wpinam, zawsze sobie gaffrem, tak zwaną taśmą klejącą, przypinam tutaj właśnie przedłużkę, to jeszcze tutaj mam puszczoną właśnie stopę, tak więc wyobraźcie sobie, jakie mam fajne podbicie w ogóle, nie, tej stopy. Zatrzymaj się. Koniec próby. Ogólnie to jestem tak wpadnięty, że wrócimy pewnie do hotelu, ewentualnie skoczymy z jakąś kawkę czy coś. No i drzemeczka i siesta, bo dzisiaj gramy wcześniej, gramy o godzinie 17 i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj ściągnąć jakichś moich uczniów na koncert. Zajechaliśmy jeszcze, wysadziliśmy tutaj zespół z Alkiem. Pojechaliśmy jeszcze do sklepu perkusyjnego, bo musiałem kupić tą maszynkę, nie, do tego Ludwiga. Za półtorej godziny jest obiad. W końcu chwila na relaks. Ogólnie to jestem tak zmęczony, jakby niewyspany, że... Tam. Po obiadku była jeszcze drzemeczka, tak więc teraz jest znacznie lepiej. Chce mi się grać, chce nam się grać i... No i co? Za 4 minuty jest odjazd busa na dole i jedziemy pod scenę. Garda bo nie. To będzie. Po pamięci. Kupa mięci. Kasper to jest Ryk. Nasz monitorowiec, czyli Kasper odpowiada za to, że wszyscy się zajmują. Żeby nic nie słyszeli. To jest pan Dawid, z panem Dawidem znamy się już długo. Poznaliśmy się, gdy grałem z zespołem OCN. I... Pierwszy raz widzę na oczy tego człowieka, nie wiem co opowiada, jakiś... wymyślił coś. Zawsze do garderoby i zabieram ze sobą. Zawsze pada. Pałki, najczęściej takie, którymi zagrałem dosłownie chwilę, żeby miały tą fajną wagę, bo pałki mają też coś takiego, że jak się tak początkowo ograją, to mają tą swoją właściwą wagę i ten środek ciężkości jest w ogóle w innym miejscu, bo ona się utwardza po prostu w innych miejscach, ta pałka. No, generalnie coś takiego. Prawdopodobnie sobie siądę gdzieś w rogu po prostu na krześle i bez metronomu pogram sobie po prostu wolne uderzenia z jakimiś tam freestroke'ami, żeby się po prostu, że tak powiem, rozmachać na spokojnie. 15 minut takiego grania. Tak to teraz wygląda, że zespół stoi, tam sobie gada i tak dalej, a ja gadam tutaj sam do kamery pod namiotem, nie?
Super. Asia. Asia to jest moja uczennica. Jest moja uczennica. Moja dobra znajoma. No, to ja. Zajebista bębniara. Chyba. Kiedyś może zapytać. Dobrze, dobrze. Jesteśmy po próbie. Właśnie śmieją ze mnie. Jesteśmy w miejscowości Ryki. Hotel, obiad i idziemy kurde spać, bo po prostu ogólnie jestem niewyspany. Co? Więc gramy o 20:30 i spoko, bo już będzie ciemno. Wczoraj było jasno. Który z was to perkusista? Ja. Dzień dobry. Trochę ci nie swoją kotły. 16 lat się tłukłem. A jak pan stroił? Normalnie. Zaczynaj od G. Werber ma żadne, werber dobrze jego. Nie, panie Marbianos, to od fajek. Od fajek? Po próbie, po obiedzie spałem jak zabity. Mamy hotel gdzieś chyba w totalnym w ogóle polu. Fajnie. Było cichutko, ale jest tyle much wszędzie. Słuchajcie, że jak wszedłem do pokoju, to miałem dwie. I zasnąłem przy otwartym oknie, jak się obudziłem, to jest ich aż 15. Dziewiętnasta 40, za 5 minut jest odjazd. Zaraz wchodzimy na scenę. Technicznie już tam wszystko sprawdzają. This is it, no, że tak powiem. Jaram się. No i oczywiście muszę kończyć, bo zaraz gramy. Wylądowałem w domu. Zajebisty czas, dużo kilometrów, super koncerty w towarzystwie najlepszych przyjaciół. Dzięki bardzo za oglądanie i pozdro. Yo.